Poziom 188. To betonowa konstrukcja przypominająca układem nowoczesny hotel. Cały poziom charakteryzuje się zniszczonym stanem. Wszystkie powierzchnie pokryte są cienką warstwą kurzu. Wszystkie meble wykonane są z zardzewiałego metalu lub spróchniałego drewna, a nieliczne oprawy oświetleniowe są rozbite lub zwarte. Gdzie na tym poziomie nie ma naturalnego światła, niektórzy wędrowcy twierdzą, że hotel jest tak ciemny, że nawet ich najjaśniejsze latarki z trudem oświetlają otoczenie. Po pierwszym wejściu na poziom wędrowcy prawie zawsze znajdują się w pozbawionym funkcji ciasnym pokoju z pustymi drzwiami naprzeciwko nich, prowadzącymi na balkon z widokiem na centralny punkt poziomu. Rozległy, zadaszony dziedziniec, którego ściany wyłożone są dużymi prostokątnymi oknami. Na podstawie wspomnianych okien można wnioskować, że balkon znajduje się na trzecim piętrze hotelu obejmującego ten poziom, z pięciu wszystkich pięter. Podłoga dziedzińca wydaje się składać głównie z trawnika z odprawionej trawy z uszkodzonymi kamiennymi ścieżkami, a jak dotąd nie ma znanego bezpiecznego sposobu dotarcia na parter hotelu, aby uzyskać do niego dostęp. Na przeciwległych końcach balkonu, w sąsiedztwie cementowej balustrady z widokiem na dziedzinie, znajdują się dwa puste otwory drzwiowe prowadzące do wewnętrznego korytarza na trzecim piętrze poziomu. Próby zmapowania wykazują, że korytarz prawdopodobnie otacza centralny dziedziniec wraz z głównymi korytarzami na pozostałych piętrach hotelu. Wzdłuż tych korytarzy w regularnych odstępach znajdują się zardzewiałe metalowe drzwi, w większości z wygrawerowanymi numerami lub nazwami pokoi. Szacuje się, że na wszystkich piętrach hotelu znajduje się łącznie 20 pokoi mieszkalnych, a korytarz z około tuzinem innych różnych pomieszczeń w postaci czegoś, co wydaje się być salonami, barami, pokojami dla personelu lub szafami dla dozorców. Dokładna natura tych pomieszczeń jest często niepewna, ponieważ większość z nich ma skąpe umeblowanie, jeśli w ogóle. Po przypuszczalnej stronie hotelu naprzeciwko balkonu duża klatka schodowa umożliwia dostęp między piętrami od 2 do 5, przy czym pierwsze piętro jest zablokowane przez dużą barykadę splątanych skreślonych rur zbrojeniowych i kawałków rozpadającego się cementu. W przeciwieństwie do innych pomieszczeń, pokoje mieszkalne są często, przynajmniej częściowo umeblowane, a wiele z nich nawet ma łóżka lub krzesła, które są w zaskakująco dobrym stanie i czysto od wszelkich potencjalnych zgnilizn lub brudu. Pokoje te są również wyposażone w połączone łazienki, zwykle znajdujące się w podobnym przyzwoitym stanie, może często brakuje w nich armatury lub kranu z płonącymi miedzianymi rurami, wystającymi ze ściany, gdzie mogłaby się znajdować, a woda odmawia przepływu nawet wtedy, gdy są obecne. Prawie wszystkie z tych pokoi mieszkalnych posiadają dodatkowo jedno z okien znajdujących się wzdłuż ścian dziedzińca. Jednak patrząc przez nie na wspomniany wcześniej balkon, wielu doniosło, że jest on w znacznie gorszym stanie niż wtedy, gdy widzieli go wcześniej z uszkodzoną, nawet zniszczoną balustradą. Może po powrocie na balkon w celach dalszego zbadania była ona ponownie nieuszkodzona. Zjawiska. Poziom ten był gospodarzem dziesiątek relacji od wędrowców na przestrzeni lat o różnych wydarzeniach i zjawiskach, z których wiele wykazuje podobne trendy i wzorce. Jednym z takich potwierdzonych zjawisk są różne odbiorniki radiowe znalezione w różnych pomieszczeniach w korytarzach poziomu. Z względu na ich naturę wędrowcy często opisują, że słyszeli je na długo przed ich zobaczeniem, a większość z nich była w stanie usłyszeć słabą częstotliwość statyczną, odbijającą się echem w hotelu z pobliskiego pokoju lub korytarza wkrótce po przybyciu. Trzymające drony tych radioodbiorników mogą czasami rosnąć do niemal agresywnych głośności i zniekształceń. A niektórzy twierdzą, że od czasu do czasu występują przerwy w szumie, gdy sygnał najbliższego radia gwałtownie się zmienia. Czasami udaje mu się wylądować na spójnych częstotliwościach zawierających uszkodzone nagrania muzyki vintage lub ledwo zrozumiałą mowę jakiegoś niezidentyfikowanego prezentera wiadomości. Te rozszyfrowane transkrypcje tego nieznanego prowadzącego radia sugerują, że informują o jakiejś katastrofie z nieokreślonymi liczbami statystycznymi lub niejasnymi ostrzeżeniami dla słuchaczy, które są stałym trendem, ale wydarzenie, którym informują te transmisje, pozostaje nieznane. Przemawiającą liczbę relacji od wędrowców próbuje twierdzić, że nieznana osoba lub istota istnieje gdzieś w granicach poziomu, z których wszystkie opisują nieuniknione uczucie, że jedna osoba jest obecna z tym wędrowcem, niż powinna. Twierdzenia te opisują przypadki słyszenia dodatkowych kroków lub poczucia, że ktoś stoi blisko podczas poruszania się po korytarzach hotelu, słyszenia oddechu lub skomlenia bez pewności skąd pochodzi, podwojenia się do wcześniej zbadanych pokoi tylko po to, by odkryć, że ich zawartość została w jakiś sposób naruszona lub przeniesiona i tak dalej. W chwili pisania tego artykułu nie pojawiły się jednak żadne potwierdzone doniesienia o takiej osobie lub istocie, więc na razie zakłada się, że takie relacje są po prostu przejawami niepokoju lub paranoi w umysłach wędrowców, które płatają figle ich zmysłom z powodu wszechobecnej ciemności i zniekształconych zakłóceń radiowych na poziomie. Kolonie i placówki. Biorąc pod uwagę brak jakichkolwiek znanych zasobów na poziomie i psychicznie niepokojące okoliczności, w jakich znajdują się wędrowcy podczas eksploracji tego poziomu, nie podjęto jeszcze żadnych prób kolonizacji.
jednostki. Źle, 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 źle. Raport wędrowca 28. Poniższe informacje pochodzą z nabazganego wpisu w dzienniku i uszkodzonego zdjęcia wysłanego przez anonimowego wędrowca. Widziałem to cholerstwo. Isaac mi nie wierzył, gdy mówiłem, że był jeden krok za dużo, gdy przychodziliśmy tędy ostatnim razem. Ale ja to wiedziałem, absolutnie to wiedziałem. Isaac nie chciał zaakceptować prawdy, aż do jego grobu. Znalazłem go rozłożonego na łóżku w pokoju 219. Miał szeroko otwarte oczy. Zbyt szeroko. Pamiętam, czy krwawił, czy nie. Mam krew na rękach. Nie pamiętam, żebym się zranił. Nie pamiętam, że próbowałem go sprawdzić. Pomyślałem, że jeśli będę cicho i podkradnę się do drzwi, to może to jakoś pomóc. Jedyne, co zrobił, to sprawił, że jego kroki były głośniejsze niż moje. Oddychało na moją szyję. Powietrze było zimne, jego płuca prawie zgrzytały. Starałem się to ignorować tak długo jak mogłem, dopóki nie zobaczyłem przed sobą balkonu. Nie słyszałem już radia. Nie zauważyłem, że wyłączyły się na kilka sekund. Mogły być nawet wyłączone, zanim opuściłem pokój. Jego oddech ustał. Odwróciłem się, by spojrzeć za siebie, myśląc, że jestem w samotności, używając aparatu w telefonie, by oświetlić korytarz. A on wpatrywał się we mnie. Jego głos odbijał się echem za moich pleców na balkonie, gdy patrzyłem, jak jego usta ledwo drgnęły. Jego głos brzmiał jak głos dziecka przestraszonego, zapakanego i szepczącego. Wejścia i wyjścia. Wejścia. Poziom 188 jest nieco wyjątkowy, ponieważ nie wydaje się mieć żadnego konkretnego wejścia w backroomach. Zamiast tego, sposób wejścia na poziom wydaje się zmieniać losowo. Wędrowcy donosili o znalezieniu zardzewiałych stalowych drzwi osadzonych w ścianie lub naturalnej powierzchni na dziesiątkach różnych poziomów, które po wejściu prawie zawsze prowadzą ich do tego samego pustego pokoju tuż przed balkonem centralnego dziedzińca hotelu. Poziomie tych drzwi stale się jednak zmienia, a wędrowcy często próbują przenieść wejście zaledwie kilka godzin po jego znalezieniu, tylko po to, by zniknęło ze swoich pozycji bez śladu. Wyjścia. Wyjście z poziomu jest na szczęście prostą sprawą. Większość wędrowców może po prostu wrócić na poziom, z którego pierwotnie wyruszyli, przez drzwi pobliżu balkonu na dziedzińcu, przez który przybyli. Jeśli jednak z jakiegoś powodu nie jest to możliwe, istnieje potwierdzona dodatkowa droga ucieczki w postaci drzwi oznaczonych jako wyjście awaryjne, znajdujących się gdzieś na korytarzach hotelu. Dokładna lokalizacja tych drzwi różni się jednak w zależności od kąta wędrowca, a poziom, do którego prowadzą, jest znany z ciągłej zmiany, bez gwarancji co do punktu wyjścia, gdy zostanie użyty. Zaleca się korzystanie z tej drogi wyjścia tylko w tragicznych okolicznościach, niezależnie od tego, jakie one są. I cóż, to było na tyle z tego znanego poziomu z fandomu. Jeśli otrwaliście do końca, stawcie po sobie jakiś znak komentarzu, łapkę w górę lub subskrypcję. Zachęcam Was też do wsparcia kanału. Oczywiście jest to nieobowiązkowe, dzięki temu macie szybszy dostęp do tych filmów. W tym miejscu żegnam i do zobaczenia. Na razie.